Kluczewie w gminie Przemęt podsumowano 5. edycję konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska, organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Gminy uczestniczące w programie Wielkopolska od Nowa Wsi 2020+ mogły zgłosić maksymalnie 3 sołectwa, które zdaniem gminy najbardziej wyróżniały się aktywnością. Kapituła wyróżniła 7 i nagrodziła również 7 sołectw z zachodniej i południowo-zachodniej Wielkopolski, a przy ocenie brano pod uwagę liczbę przedsięwzięć zrealizowanych w sołectwie, udział sołectwa w konkursach Wielkopolskiej Odnowy Wsi, stopień sformalizowania grupy Odnowy Wsi oraz strategię rozwoju. Program Wielkopolska Odnowa Wsi kładzie nacisk na aktywizację mieszkańców terenów wiejskich, co służy zachowaniu i promocji dziedzictwa kulturowego wielkopolskiej wsi. Program Wielkopolska Odnowa Wsi, który realizujemy od wielu lat, skupia 3 konkursy dotacyjne, ale to, co jest najważniejszą ideą tego programu, to skupia mieszkańców wokół idei, którzy tworzą grupy odnowy miejscowości, tworzą strategię odnowy miejscowości i sami decydują o tym, co chcą w swojej wsi zmienić. My im dajemy taką możliwość, ponieważ kierujemy na ten program pieniądze. Te dotacje w ramach konkursu Pięknieje Wielkopolska Wieś wynoszą do 50 tysięcy złotych, ale są jeszcze 2 inne mniejsze konkursy dotacyjne. W sumie do programu należy blisko 1900 sołectw z całej Wielkopolski, a przez te lata trwania programu udało się już zrealizować ponad 2000 projektów, a więc w 2000 miejsc w Wielkopolsce zmieniły się warunki życia mieszkańców. Myślę, że to jest bardzo ważne i chcemy ten program kontynuować, dlatego że jest on wpisany do strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2030 roku i na przyszły rok również kolejne środki na ten cel z budżetu województwa wielkopolskiego będą przeznaczane. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego planuje zwiększenie środków na aktywizację terenów wiejskich. Chcemy, żeby jak najwięcej tych projektów było realizowanych, w związku z tym na 2022 rok przewidujemy, że będziemy mieli w budżecie województwa ponad 7 milionów złotych na realizację Wielkopolskiej Odnowy Wsi, więc dzięki temu uda się zrealizować więcej projektów, które zostaną przez te sołectwa zgłoszone. Gospodarzami wydarzenia była gmina Przemęt, której sołectwa czynnie uczestniczą w programie Wielkopolska Odnowa Wsi. Gmina Przemęt słynie z aktywności. Na terenie gminy Przemęt znajduje się 25 sołectw, z czego 20 jest czynnymi udziałowcami w Wielkopolskiej Odnowie Wsi. Chociażby w tym roku 3 miejscowości takie jak Wieleń, Popowo Stare i Nowa Wieś, Perkowo, otrzymały wsparcie z funduszu 3 miejscowości. No, do 3, można powiedzieć, tylko można było złożyć wnioski. I w tych miejscowościach budowane są różnego rodzaju infrastruktura społeczna, czyli place zabaw, altany wypoczynkowe, jak i też poprawa wizerunku miejscowości. Spotkanie było okazją do zaprezentowania lokalnych talentów. O odpowiednią oprawę zadbały mażuretki Wena prowadzone przez siostry bliźniaczki Karolinę Prałat i Małgorzatę Kujawę. Wyróżnienia w 5. edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska wręczyli Krzysztof Grabowski, wicemarszałek województwa wielkopolskiego oraz Jarosław Maciejewski, prezes Stowarzyszenia Sołtysów województwa wielkopolskiego. Wielkopolska Odnowa Wsi to program, który zainicjowany został w 2009 roku. Program, który ucieszył środowiska lokalne, ale wynikiem był właśnie nawiązania współpracy Stowarzyszenia Sołtysów województwa wielkopolskiego z samorządem województwa i to pozwoliło na stworzenie małych podwalin do zainicjowania tego programu. Nikt nie spodziewał się wtedy, że ten program
będzie się rozwijał i dojdzie do takiego momentu, kiedy dzisiaj słyszymy, że mamy 1800 sołectw uczestniczących w programie. To jest niesamowity sukces. A dodam, że od tego roku również włączamy do tego programu miasta do 5000. Jako radny sejmiku województwa mogę powiedzieć, że tak, mam wpływ, ale cieszę się bardzo, że ten wpływ mogę przekładać na te lokalne potrzeby, potrzeby naszych mieszkańców. Bo tutaj otwiera się kolejna furtka, furtka, którą stworzyliśmy dla lepszego pożytkowania tego programu, a mianowicie tworzenie sołeckich strategii rozwoju. To element, który naszym sołectwom, naszym grupom odnowy wsi pozwala zaplanować ich rozwój. Wyróżnione sołectwa to Góreczki Wielkie z gminy Pakosław, Chobienice z gminy Siedlec, Lipno w gminie Lipno, sołectwo Słupia Kapitulna z gminy Rawicz, sołectwo Spławie z gminy Śmigiel, sołectwo Gębice z gminy Pępowo oraz Karczewo z gminy Kamieniec. Nim nagrodzono laureatów, przerywnik muzyczny zapewnił Fabian Brożyński, utalentowany wokalista, uczeń szkoły podstawowej w Mochach, który zmierzył się z utworami Zbigniewa Wodeckiego. Umiemy żyć obu zła, nauczmy się Laureaci konkursu otrzymali pamiątkowe dyplomy, tytuł Aktywnej Wsi Wielkopolskiej i nagrodę finansową w wysokości 4000 zł do wykorzystania na rozwój sołectwa. Laureatami 5. edycji konkursu Aktywna Wieś Wielkopolska zostały sołectwo Goniembice z gminy Lipno, sołectwo Popowo Stare z gminy Przemęt. Przede wszystkim napisaliśmy wnioski. A tych wniosków było kilka, nie zawsze żeśmy dostali te pieniążki, ale dwa razy się udało. Już w sumie jak ja jestem liderem, to dwa razy żeśmy dofinansowanie do naszego programu dostaliśmy. Sołectwo Miłostowo z gminy Kwilcz, sołectwo Potrzebowo z gminy Wyjewo. Stworzyliśmy piękne miejsce, gdzie można spędzać aktywnie czas. Posiadamy bardzo rozbudowany plac zabaw, w okolicy którego znajduje się altanka, dosyć bogato wyposażona, w której możemy zrobić imprezy takie społeczne, takie dla wioski. Sołectwo Rąbiń z gminy Krzywiń. Nasza wioska staje się piękniejsza. Mamy miejsce spotkań na naszym ryneczku. Powstała za świetlicą wiejską siłownia. Mamy piękne chodniki. Wybudowana została droga. No, nasza wioska ma piękną historię. Mamy szlak jakubowy, przez co dużo pielgrzymów przechodzi przez naszą wioskę, zatrzymują się. I właśnie o to nam chodziło, żeby powstało takie miejsce, gdzie można usiąść, odpocząć, porozmawiać. Sołectwo Chraplewo z gminy Kuślin. To, że otrzymaliśmy tę wspaniałą nagrodę, przede wszystkim zaangażowanie mieszkańców. To, że nasze sołectwo od 3 lat, jakby, czy 4 nawet temu odżyło, po takich dożynkach gminnych, które zostały u nas zorganizowane. Mieszkańcy od tego czasu nabrali tego bakcyla do działania. Oraz sołectwo Łukaszew z gminy Pogorzela. Wśród zaproszonych gości znaleźli się radni sejmiku województwa wielkopolskiego Ewa Panowicz, Zofia Szalczyk, Marek Sowa oraz posłowie Andrzej Grzyb i Krzysztof Paszyk. Wicemarszałek województwa wielkopolskiego podziękował gospodarzowi gminy Januszowi Frąckowiakowi. Wydarzenie zakończył występ zespołu Równica z Ustronia, prezentujący tańce, śpiew i stroje Śląska Cieszyńskiego.